Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Dziś spotykamy się po raz ostatni w tym sezonie, więc na tę ostatnią, zupełnie letnią rozmowę wybraliśmy temat wakacyjny. Będziemy dzisiaj rozmawiać o autonomicznych pojazdach, o technologicznych barierach, o szansach, zagrożeniach, ale i nadziejach związanych z rozwojem autonomicznej motoryzacji. Jesteśmy w ferworze wakacyjnych podróży, więc no, próżno jeszcze szukać na polskich ulicach samochodów bez kierowców, ale być może jest to historia Bliższa niż pieśń dalekiej przyszłości. I o tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z naszym znakomitym ekspertem, a jest nim Łukasz Nawaro, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych i analityk w Delabie. Cześć Łukasz. Cześć, Estyna. Jeszcze autonomicznych pojazdów w Polsce chyba nie ma. Z tego co wiem, te dalsze poziomy rozwoju autonomii są daleko przed nami, ale testy drogowe samochodów czy pojazdów bez kierowców od kilku lat już mają się dobrze. W 2019 roku testowano autonomiczny pojazd na Autostradzie A4 między Krakowem, a a później we wrześniu tego samego roku w zoo oliwskim w Gdańsku e, wieziono e, turystów i, i pasażerów e, autobusem Easy Smile EZ-10, autonomicznym autobusem i ponoć wrażenia były znakomite. No ale to mam wrażenie, jest taki świat trochę wyidealizowany, te samochody jeżdżą tak bezpiecznie, my siedzimy w środku bezpiecznie, jest nam wygodnie, możemy uczyć się, rozmawiać, wykonywać efektywnie pracę, no to jest wszystko takie maksymalizujące naszą, naszą sprawczość, no ale chyba są też ryzyka wpisane w istnienie takiego systemu autonomicznych pojazdów, to pewnie można je schakować, można chyba zhakować już dzisiaj wszystko. Czy to są realne zagrożenia, z którymi trzeba się mierzyć w takim świecie Jetsonów z samochodami autonomicznymi, czy, czy, czy z tym też sobie lada chwila poradzimy i kolejne przeszkody zostaną jakby zniwelowane? No to są bardzo realne zagrożenia i trzeba traktować samochody autonomiczne jako system absolutnie safety critical, tak samo jak samoloty lub e, infrastrukturę energetyczną. W są nawet samoloty i infrastruktura energetyczna są do zhakowania, czy to infrastruktura energetyczna na Ukrainie, czy to eksperci Department of Homeland Security zhakowali zdalnie Boeinga 757, więc to jest, to, jest, to, jest wszystko, to jest wszystko możliwe. Oczywiście chcemy, żeby samochód autonomiczny był podłączony do internetu, bo dzięki temu będzie dostawał informacje, gdzie są korki i gdzie unikać korków, ale no to jest kolejny to jest kolejny wektor ataku. Przecież atak na konkretny samochód jakoś już bardzo, bardzo trudny nie jest, więc jest taki to, że nie ma ataków. Tak dużo to jest związane z faktem przestrzegania prawa i tak dalej. A, no ale tak, to jest kolejny wektor, to jest na pewno kolejny wektor ataku, dzięki czemu można przejąć zdalnie kontrolę nad sterowaniem, nad hamulcami, można manipulować kamerami, interferencje, interferować z, z systemami radarowymi, i tak dalej, i tak dalej co więcej obecne systemy są testowane w środowisku, które nie ma na celu im przeszkadzać. I jesteśmy znowu jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że system, który bardzo dobrze rozpoznaje znaki drogowe, może się pomylić, czy to jest rzeczywiście znak drogowy, czy to jest jakieś graffiti. Umieszczanie znaków drogowych mylących jest zakazane, ale namalowanie sobie na ścianie domu w znaku stopnie jest zakazane. Więc, no tak, to jest, to jest zagrożenie dla systemów, dla systemów autonomicznych, ale też są zagrożenia takie dość lokalne. Te najgorsze zagrożenia to są zagrożenia globalne zagrożenia na całą flotę. w systemów w tym samym czasie wychodzą do praktycznie wszystkich, do, do wszystkich urządzeń. No to jest może zabawne, gdy buty się, buty IoT się zepsują i stają się całkowicie bezużyteczne. Natomiast gorzej, jeśli wszystkie samochody, jeśli, jeśli wszystkie samochody danego producenta się zepsują. Gorzej, jeśli wszystkie samochody danego producenta o konkretnej godzinie... Zaczną skręcać w lewo, dokładnie. na przykład. I to jest realne do przeprowadzenia taki atak, że mamy miasto, w którym wszystkie samochody nie kierowane przez kierowców analogowych, tylko takie autonomiczne wykonują jakieś komendy według jednego klucza i algorytmu? W Tesli Jason Hughes włamał się do systemu. Do tego głównego systemu Tesli, dzięki któremu mógł wysyłać, znając tylko numer identyfikacyjny samochodu, wszystkie komendy do, do każdego samochodu, który jest obecnie podłączony do internetu. Czyli praktycznie wszystkich. No, i to, co, to, co uratowało, no, to jest fakt, że to jest, jest pasjonat, to jest white hat hacker, który ma, który ma dobre intencje, no, ale możemy sobie wyobrazić człowieka ze złymi intencjami, który, który w jednym, i wtedy jeszcze dodatkowo Tesla nie mogła. Je, nie mogła sama sobie dojechać do żadnego punktu. Można zdalnie tylko ją kilka, kilka metrów do przodu lub do tyłu, żeby z garażu na przykład wyjechać, e, przestawić zdalnie. A oprócz tych ryzyk związanych z hakowaniem systemów autonomicznych pojazdów, są też takie konkretne ryzyka w ruchu miejskim, bo przecież takie pojazdy hiperracjonalnie decydując za siebie, to mogą też wpływać na płynność ruchu innych pojazdów, niekoniecznie tak hiperracjonalnych. Co tutaj mogłoby na nas czekać, gdyby takie pojazdy ramię w ramię stanęły z nami na drodze? Obietnica, film. Mających autonomiczne samochody wprowadzić na drogi, są takie, że przepustowość się zwiększy, bo rzeczywiście będą mogły te samochody się komunikować, będą mogły jeździć się bliżej siebie. Natomiast te samochody zakładamy, że będą mogły i powinny móc jechać same, to znaczy bez pasażerów. Obecnie każdy pasażer chce jak najszybciej dojechać do celu, dzięki czemu mamy koordynację. Ale jeśli w samochodzie nie będzie kierowcy, to. Jeśli ten samochód nie spieszy się na, do odebrania kolejnej osoby, a tak będzie chociażby, nawet jeśli będą współdzielone samochody, to w godzinach szczytu one będą wykorzystywane, a poza godzinami szczytu nie będą wykorzystywane, to będą jeździły wolniej. Samochody elektryczne mają, no oczywiście, im wolniej jeżdżą, tym jest mniejsze zużycie energii, ale nawet jeśli minimalizujemy koszt przejechania kilometra, to to też jest wyraźnie poniżej 50, 50 km na godzinę. Millard Bolza zauważył problem parkingów. Czyli jeśli samochody autonomiczne będą mogły jechać samemu, to będą mogły krążyć. Sobie po prostu wokół bloku, wokół, wokół dzielnicy. Bo pasażer się nie będzie niecierpliwił. Tak? I to koszt tego krążenia w kółko będzie mniejszy niż koszt parkingu. Bo to będą dwa złote, więc to no jest nawet mniej niż w, e, w Warszawie. Tak więc miasta tutaj tracą jeden z najlepszych systemów zarządzania ruchem. Co więcej, one mogą jeszcze koordynować w dobrych celach, czyli żeby jeździć szybciej, ale mogą też koordynować w złych celach, czyli żeby same, stwo same sobie stworzyć korek. I dzięki temu będą stać na ulicy, będą, będą stać, na no bo jest korek, i nie będą za to płacić, nie będą w ogóle, w ogóle wykorzystywać żadnej energii. I w... To brzmi jak miasto z koszmarów, że te samochody krążą bez celu, zwalniają bez celu i my, jako pasażerowie, czy też inni użytkownicy, no nie mamy nic do powiedzenia. Co więcej, wy... wystarczy też niewiele taki, tych samochodów. To znaczy, symulacje w San Francisco mówią, że Wystarczy, wystarczą 2000 samochodów, żeby średnia prędkość spadła w okolice 2 km na godzinę, czyli to jest mniej niż, mniej niż chodzenie. 2000 to jest mało, ponieważ miejsc parkingowych w centrum w San Francisco jest 40 tysięcy. I jakie jest najlepsze rozwiązanie? Najlepsze rozwiązanie to jest congestion pricing, to jest po prostu opłaty za wykorzystywanie miejsca na drodze. Miejsca na drodze oraz Czasu, który zostaje, który jest spędzony w centrum. Jak jest z tym problem? Konvention Tracing rozwiązałby też problem korków. Ale jest strasznie niepopularne politycznie, mimo tego, że w sumie wszyscy by mieli lepiej, czyli ci, którzy mają wysoką skłonność do zapłaty, czyli biznesmeni śpieszący się na spotkanie, osoby, które chcą dostać się do szpitala szybko, mają bardzo wysoką skłonność do zapłaty, ale czekają w korkach, bo ktoś tam, który, któremu można by było zapłacić 5 zł, żeby jednak się przesiadł do transportu publicznego. No nie, zapłaci, nie, za, nie zostało mu zapłacone te 5 zł, yy, i potem może, mogłyby być oddane oczywiście w formie niższych podatków za benzyny, w formie loterii, w formie lepszych usług publicznych i tak yy, No ale praktycznie nigdzie tego congestion pricing yy, nie ma, więc yy, jakie jest drugie najlepsze rozwiązanie? No właśnie z tym drugim najlepszym rozwiązaniem jest problem. To znaczy darmowe parkingi oznaczają, że już nigdy... Nikt nie będzie mógł w centrum zaparkować, bo będzie cały czas 100% zajętości. Subsydiowany parking na zewnątrz centrów. No czasami to oznacza dodatkowe podróże, i te parkingi no, musiałyby być ogromne, żeby to było tańsze niż jazda to w To chyba jest sprowadzane na przykład w Warszawie to park and ride na obrzeżach miasta. Tak, tylko że wtedy by dojeżdżały, zawoziły ludzi do centrów i jechały same do Park and Light. I to jest lepsze dla ludzi, pa, dla pasażerów. Zakaz krążenia w kółko. No, można wprowadzić zakaz krążenia w kółko i on rzeczywiście w kilku miejscach jest, w Stanach Zjednoczonych, ale te samochody wcale nie musiałyby jeździć technicznie w kółko, mogłyby sobie jeździć po, po dzielnicy, jak to, jak rozluźnić, jak rozluźnić rzeczywistość. No i... Jakby nie, ma, nie ma tutaj żadnych bodźców, żeby, żeby nie wybierać takich samochodów. To znaczy, jesteśmy, to znaczy chcemy chyba minimalizować koszty i nie ma żadnych społecznych, żadnych społecznych mechanizmów, które tworzą, które powodowałyby, żeby wybierać jednak coś społecznie optymalnego. Najlepszym sposobem jest congestion pricing. Taki samochód, który maksymalizuje. Efektywność jazdy, no chyba nie zawsze ma na względzie pieszych i innych użytkowników ruchu, bo rozumiem, że jest tak skonstruowany według tych inteligentnych algorytmów, żeby z, obniżał spalanie do minimum, e, optymalizował prędkość i te wszystkie manewry są wykonywane pewnie w sposób optymalny, czego nie mogę powiedzieć o sobie jako kierowcy, który na pewno optymalnie nie jeździ. Czy takie samochody mają na względzie bezpieczeństwo pasażerów, albo czy takie na przykład ataki hakerskie, o których e, powiedziałeś, nawet nie tyle pasażerów, co innych użytkowników e, drogi, czy takie ataki hakerskie, Mogłyby skończyć się tym, że na przykład taka Tesla przestaje zatrzymywać się, kiedy widzi dookoła jakieś zagrożenia na drodze i po prostu wjeżdża w kolumnę pieszych? To, co powinno, jak powinien zareagować samochód autonomiczny, zbadali eksperci z MIT, naukowcy z MIT, w eksperymencie MIT Moral Machine, w którym miliony ludzi podjęły 39 milionów decyzji, co ma zrobić samochód. Czy ma przejechać. Ludzi, którzy przechodzą przez przejście, czasami zgodnie z prawem, czasami niezgodnie z prawem, to są czasami ludzie, czasami zwierzęta, no i ludzie o różnych cechach, czy skręcić, wjechać w barierę i w efekcie zabić wszystkich w wszyscy, wszystkie, wszystkie osoby, czy wszyscy, oraz zwierzęta w pojeździe. I jak ludzie chcą, żeby podejmowano decyzję. No to oczywiście chcą uratować więcej ludzi, a nie mniej i zwierząt. I następnie w kolejności istotności to są młodzi, przestrzegający prawa, o wyższym statusie społecznym, w dobrej formie fizycznej, kobiety i piesi. Są preferowani wobec przebywających w samochodzie. Najmniej znaczący jest ten oryginalny problem wagonika, czyli preferencja do akcji względem preferencji do braku akcji. To znaczy jest najmniejsza, jest wśród, wśród tych badanych parametrów jest pewna preferencja wobec braku akcji, ale jest to, to najmniejsza. Wolimy zabijać koty niż psy, ale co ciekawe, wolimy też zabijać przestępców niż psy. A mhm. fakt, że wolimy zabijać mężczyzn niż kobiety nie jest aż tak bardzo uniwersalny. Czyli wyżej cenimy życie mężczyzny lekarza niż kobiety lekarki. My mamy pewne oczekiwania jako ludzie. Tutaj zatopiłam się w myślach o tym o tych psach, kotach, dzieciach, zwierzętach i mężczyznach lekarzach, ale czy te samochody tak będą działały jak my tego oczekujemy? To znaczy wydaje się, że to te preferencje one mają minimalne znaczenie, to znaczy nie mają znaczenia, bo prawie nigdy taka sytuacja nie wystąpi. A jeśli wystąpi, to jest za mało danych treningowych. Samochód autonomiczny prawdopodobnie po pierwsze nie rozpozna, czy osoba na pasach jest lekarzem czy przestępcą. Po... Psa od kota też może nie rozpoznać w takim tempie. Po drugie, albo, albo konkretnej klasy psa od tych, od nagetsów, bo to też trudno, albo od ciasteczek czekoladowych, to też łatwo, okay. <laughs> łatwo tak doprowadzić system machine learningowy do... skonfudować system machine learningowy. Tak, no poza tym, tak mówiłem o tych przestępcach, o niskiej wartości społecznej, o bezdomnych. Ale to tak przedstawiono temat. Na przykład Jakes zauważyła, że no Ok, napisane jest, że bezdomni, ale nie jest napisane i nie, nie kazaliśmy przeczytać wcześniej artykułu o tym, że bezdomni to są częściej weterani wojenni. A być może chcemy zachować właśnie życie weteranów wojennych, którzy są doceniani społecznie, no i, ale w problemie została przedstawiona tylko jedna, jedna cecha i nie pamiętamy o tych cechach związanych z nią. Poza tym, o, w, są też różnice w są też różnice narodowe, różnice w preferencji co do krajów i Polska jest jednym z zaledwie czterech krajów na świecie, w którym ta preferencja wobec zabijania pasażerów w samochodzie względem pieszych nie występuje, to znaczy tylko w Chinach i Brazylii. Czekaj, czy to oznacza, że jesteśmy bardziej egoistyczni? Bo to z perspektywy kierowców jest prowadzone to badanie. Nie, to, to badanie jest wprowadzone, co samochód autonomiczny powinien zrobić. Okay. Nie jesteśmy wewnątrz tego samochodu autonomicznego, tylko po, prostu, tylko po prostu wybieramy sobie, co samochód autonomiczny powinien zrobić, tylko po prostu mało cenimy widocznie życie tych, którzy są na tych, którzy są na pasach. I to można, można też kleje podglopować w klastry wobec, wobec tych cech, znaleźć jakieś podobieństwa. I Polska jest najbardziej podobna do Łotwy, Słowenii, Ukrainy, Rosji i Białorusi, czyli jesteśmy jednak raczej w tym wschodnim obszarze kulturowym, a nie Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ Czechy i Węgry, czy Słowacja są, są w zupełnie innym miejscu i mają. Zupełnie inne preferencje. To chyba tak upraszczając tę opowieść o bezpieczeństwie, oczekiwalibyśmy, żeby taki samochód po prostu zahamował najszybciej jak się da zahamował szybciej niż my, jako kierowcy, łomni analogowi kierowcy, którzy mają refleks na pewnym poziomie, ale nie są w stanie swoich ograniczeń przeskoczyć. I chyba ta cała opowieść jest właśnie o tym, by to bezpieczeństwo było jak największe, a udało się oszczędzić jak najwięcej osób, niezależnie od ich statusu społecznego, płci, e, zwierząt w kieszeni i innych obrazów perspektywa takich samochodów w Polsce na ulicach, Łukasz, to są jakie? jakie lata? To jest ta dekada, to jest przyszła dekada. Jak sądzisz? Pięć lat temu obiecywali, że będzie za pięć lat. I teraz to jest coraz bardziej przesuwane, to jest coraz bardziej przesuwane do przodu. No, okazało się, że za każdym razem są, są problemy, tak? Że na przykład blokuje danych treningowych, że jest za mało danych, żeby te algorytmy mogły się, mogły sobie potlenować i się nauczyć. Ale to jest rozwiązywane. Na przykład sama source to jest taka firma, która outsourcuje do jednych krajów, do krajów globalnego południa, na przykład w Nairobi jest taki wielki, wielki system, wielkie centrum i tam ludzie sobie anotują co to jest, co to jest samochód, gdzie są te obrysy samochodu, pieszego, motocykla i tak dalej. To po pierwsze oznacza, że algorytmy machine learningowe do tego do tego czasu sobie nie poradziły z tym problemem, No ale nie musiały tak. To chodzi o to, żeby jeśli dostaną bardzo dużo danych, jeśli dostaną bardzo dużo danych treningowych, jeśli przejeżdżą bardzo dużo godzin, to w końcu będą miały wiele więcej doświadczenia niż każdy kierowca, który, który, który kiedykolwiek jeździł. I na tę przewagę liczymy, i myślę, że do rozmowy o autonomicznych pojazdach wrócimy, patrząc na ręce twórcom i instytutom, które pracują nad tymi technologiami. Na pewno nie za pięć lat, na pewno Łukasz szybciej zobaczymy, co się dzieje na tym poletku i w tym obszarze. Bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, za opowieść o Zupełnie zaskakujących kontekstach rozwoju sztucznej inteligencji w motoryzacji i te dylematy moralnościowe to jest coś, z czym chyba sobie najtrudniej radzimy w tym momencie, bo pytania są abstrakcyjne, a może się okazać, że te problemy lada chwila staną się całkiem rzeczywiste. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem był Łukasz Nawaro, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych i analityk Delabu. Dziękuję. Efekt sieci. Sam żdoser. Campus.